Witam 8 maja 2010, chwila po lądowaniu najlepszych gołębi z lotu Grima II. Dzisiaj obserwowaliśmy przylot tutaj z kolegą hodowcą Dominikiem. Najszybszym gołąbkiem okazał się wyżymacz 1174, który już w ubiegłym roku na lotach młodych dwukrotnie lądował jako pierwszy w tym bardzo trudnym locie z Hebu. Ten gołąbek miał pół minuty wyprzedzenia nad pozostałą drużyną, do której wchodzi 7 gołąbków. Czyli dzisiaj otrzymałem komplet punktowanych gołębi w 2 minuty. Przypomnę, że wkładałem 20 sztuk, 10 wdowców i po raz pierwszy w tym sezonie 10 samic wdów. Samczyk ten po wypoczęciu koszowany będzie ponownie na jutrzejszy lot z Halle. Tą taktyka jest podyktowana napierającym tutaj mistrzem Skibo. Dla kolegi Dominika dzisiaj przekazuję 2 młode gołąbki. Gołąbek 52, czerwony, jako że lubisz czerwone gołąbki, prawda? On pochodzi z linii Jana Grondelarsa, połączonego z moją jaskółką. I jeszcze jednego młódeczka, który pochodzi z linii Weisschwanza, czyli wyżymacz połączony z samiczką od Billy Klerebauta. Te młode gołąbki będą uczestniczyć później w lotach gołębi młodych. Dzisiejszy lot był kapitalny, pogoda dopisała. Gołębie szły z kierunku, lądowały z wysokości 200 metrów, co jest niespotykane. Widocznie tam były najlepsze prądy powietrza. Konkurs trwał dosłownie kilka minut. Już po telefonach wiem, że jestem w szpicy, tak więc czekamy na kolejne rozdanie kart. Jutrzejszy lot z Halle, już ponad 200 km. Również 20 sztuk pójdzie. Gołębie są w dobrej dyspozycji. Myślę, że również będzie tak miły lot. Taktyka na dzisiejszy lot pozostała bez zmian. Witaminy, produkty firmy Agamat, Karma, Scampolu. Te loty służą głównie treningom, by zmierzyć się już pod koniec maja na locie z 625 km w miejscowość Hasselt. Dzisiaj wkłada również na lot z Halle kolega Dominik. Powiedz, jaką kadrę tam? Ja samczyki wkładam, 6 samczyków. Te samczyki już były na locie. I jaka tam opieka wyglądała ich? Byłeś na treningu z nimi gdzieś? Byłem. Dzisiaj wkładam do Czech na trening. Tato wywiózł. Przyleciały wszystkie? Tak, wszystkie. Tak, czyli to króciutki trening, po prostu, żeby je zmotywować przed... przed jutrzejszym lotem. No, my bardziej zmierzymy tu siły na lotach gołębi młodych, łącznie z finałem z Kilonii 500 km. Myślę, że te dwa młotki przyniosą dużo satysfakcji. Dobrze, pogoda świetna, humory nam dopisują. Zobaczymy, jak będzie jutrzejszy lot. Na wkładanie jedziemy dzisiaj na godzinę 18. Przyroda bujnie rozkwita. Maj. Ja dziękuję. Richard West, Poland.